Ja przyjechałem do Sokołowska, trafiłem tu jako pacjent i oddziałowa była akurat wolna, przyszła, pogłaskała mnie i mówi: chłopak, ty mi się podobasz. No i jest moją żoną i dlatego tu zostałem. A do kina chodziliśmy często razem. Zbigniew Cybulski wchodził jako ten gwiazdor w ciemnych okularach. Wszystkie młode dziewczyny były zakochane w nim już wtedy. No, chodź. Jak się szło na film, to się oglądało film. Jak się szło do kina, to się szło z chłopakiem najczęściej. No, jak się szło do kina, to się siadało, powiedzmy, gdzieś tam w środku na sali, ale jak się szło z chłopakiem, to już się siadało gdzieś tam z tyłu, gdzie było trochę ciemniej, bo można się było poprzytulać, pocałować. Moje ulubione miejsce, środek, trzeci rząd. Nie za blisko, nie za daleko. Winnetou. Pełna sala. On taki młody, opalony, wielki na tym dużym ekranie. To dzisiaj to nie ma takich przeżyć. What is it? I didn't think that my heart could break. I no zdrowie, no to działało nam na zdrowie. Po pierwsze filmy, po drugie te wszystkie nasze znajomości, to młode towarzystwo. Odnajdywaliśmy się tam. Lonely is long to the sea. Serdecznie zapraszam mieszkańców Mieroszowa, Sokołowska do kina Zdrowie.